Siemanko, witam w kolejnym odcinku. Już nad wodą, znowu atakuję kajak. Miałem zostawiony u koleżanki, także szybka akcja. Ładuję go i odpalam kamerę nad wodą. Nie wiem, czy coś z tego będzie z nagrywania. Także strzała do potem. Wieje katastroficznie, także dziś będzie extreme fishing chyba. Nie wiem, jak to będzie na tej fali, daleko nie wypłynę na pewno. Ale zobaczymy. A więc ja praktycznie gotowy. Dziś wjeżdżają znowu takie przynęty wielkie. No jak dłoń. Czarny, pomarańczowy i czerwono-biały. Zobaczymy. Może coś się większego trafi. Kurde, kajak odpływa. Także widzimy się na wodzie. No i chyba nie wiem, czy coś z tego będzie, z tego łowienia. Zobaczcie sami. Próbuję choć trochę wypłynąć. Ale... aż przytapia kajak tu. Jak fala najdzie. Za takim czymś pływam, ale już przyszedłem, to wypłynę chociaż kawałek. O jest, a mnie nie wywróciło. Coraz bardziej wieje. O. Strasznie będzie wynosił wiatr z powrotem, także nie połowie. A zresztą zanim ja bym dopłynął na miejscu, bym w ciemno. Ops. Kurde, trochę mi się ciepło zrobiło. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, może... coś będzie brało, ale tylko mnie to boli, że na moją miejscówę nie dopłynę. Tu na tym kancie zobaczę chwilę, ewentualnie. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle w tym wietrze. A żebym dopłynął, aby jak już stanę, to już będę stał. Kurde! Wow. Oj, chyba nic z tego. Tu jeszcze większe. Zaraz mnie jakaś straż przybrzeżna zawinie, że kajakiem pływam w taką pogodę. Przygotuję sobie zestaw, zobaczę tu na razie. Pilkerek 300 gram znowu. Wziąłem dziś krewetkę nawet, ale nie wynosi z powrotem na dok. Tak to dosyć stabilnie się ten kajak zachowuje, muszę przyznać. Na grubo. Nie ma zapasów.
zabawy dzisiaj. O kurde! Nie wiem, czy to ta kamera oddaje, ale trochę się niepewnie czuję. Mam kamizelkę i blisko brzegu jestem, to trochę inaczej. Dobra, będziemy próbować. Nie, muszę jeszcze trochę dalej podpłynąć. Choć tam już jest fala, trochę mnie przeraża, ale najwyżej będę łapał kamerę i nurkował. Już jakieś badylstwo czepiałem. Dobra. Zapnę kamizelkę na wszelki wypadek. O! Nie wiem, czy to jest warte ryzyka. Ale może się prześlizgnę. Kurde. Złowić, aby cokolwiek i święto, bo kurde, chcę dopłynąć możliwie jak najdalej, bo potem i tak będzie mnie cofało. Może mi się to uda. Ekstremalny połów dzisiaj. Jedziemy z tym koksem. Aby się muszę napić, bo się owachlowałem. Jakieś nieciekawe chmury idą. Złowić cokolwiek już dzisiaj. Oczywiście duża przynęta zostaje. A jak nie, to później założę. Spróbuję jeszcze na małe, jak totalnie nic nie będzie. Jest bierka. To jest drobnica. Ale coś chce pukać. O, widzicie? Siedzi. A znowu sobie w to samo miejsce. A, ale teraz rozwaliłem. Jest niegłupi dorszyk. Mam nadzieję, że nie za dupę. Ale w pysk też wziął, tylko się spląta. No nie kręć się.
Jest też drugi tam na końcu. No nie jest zły. Poszedł ładnie. Bandyta. A w Pilgera standardowo najmniejszy. Największą przynętę. O, jest branie. Jest. Kurde, tylko mały. No ale nic. Dziś trzeba się cieszyć z każdego. Kurde, co to jest jakieś? Jakąś maś. A, najechany, kurde. Gluciur. Ale mi z tego krew leci, rozwaliłem. Ale gluty jakieś wyłowiłem. O, co to jest, kurde? Nie, no to jest bez sensu. Stawka musi pójść natychmiastowo. O! Kawałek małża jakiegoś. Ale mi krew zasuwa. Niedobrze. Trochę na głębszą wodę, zobaczę. No tutaj to na razie piach. Porąbało mnie trochę, ale cóż, aby weź rybko, no, na zachętę, kurde, założę kaptur, bo tak się tu czuję, że masakra, ale fardzie mi się tu udało napłynąć, że się odważyłem, bo jak widać kajak się nie przewrócił jeszcze. Ciągnie woda, jeszcze przypływ idzie. O, zaczep był, kurde. Nie chcę zaczepu na takiej fali, bo od razu bym musiał ciąć plecionkę. Nie zerwę jej. 0,9 mm plecionka. Już mam w razie czego w pogotowiu. I muszę ciąć od razu plecionkę, bo mi kajak przewróci. Jeszcze raz muszę napłynąć. Nie podoba mi się to. Kurde, jak ta przynęta spada mi.
lasem i tam zawitam. Na pewno w przyszłym sezonie to całe to wybrzeże przepłynę, wszystkie wysepki pozwiedzam. Oho, chyba się doczekałem. Nie wypnij się, rybko. Będzie ładny dorszyk. Ładny, ale też za ogon. O! Kurde, widzisz, nie chcą brać. Pięty, ale ładna rybka. Taki piękniak. Pięknie poszedł. Dobrze, że nie zrezygnowałem. To jest najważniejsze, nie rezygnować. A czułem taki opór, takie najechanie tempe. Kurde, jakąś drobnicę podpiąłem. Kurde, drobne rybki. Jak na grubo, to na grubo. Kurde, wody nachlapane mam do kajaka, ale dwie dziury mam nie zatkane korkami, także ma cały czas odpływ. No i wpływ. Ale nabiera tyle ile chce. Wtedy neutralny się staje, się dobrze pływa. Jest jakaś rybeczka w końcu. Kurde, za szybko mnie znosi, bo tu widać, że coś stoi. Czerwonego, pomarańczowego, przepraszam. Ładnie poszedł. Opuszczamy, nie tracąc czasu. No nic, czekamy na tego smoka. I znów to samo. Dziobią i pod pysk się podczepiają. A nie, może nie będę opuszczał, tylko się cofnę trochę, bo tu już jest głęboko. A dwa, że jakieś drobne stoją. Wrócę się tam, gdzie podpiąłem tego dużego. To się nie będziemy bawić. Może faktycznie nie chcą żerować na tych
dużych teraz. Ale zaraz, bo ja tu mam. Tylko na tych. Na tych badziewnych hakach. O, coś czuję, że to dobrze się będzie plątać. Na razie bez. Na razie bez przynęty. Już jest ryba. No i nieduża, tak jak mówiłem. A może ufsi bym sobie złapał? Jakby czarniak brał, to by było dobrze. Bo mi potrzeba go na przynętę. Za mało sobie wcześniej nałowiłem. A teraz co róż biorę i... Maleństwo. Już siedzi. O, co to tam tak wariuje? Z tą agrafką. Dwa dorszyki. Jeden mikro. Mikron. A ten już może być. Może też podpięty. Taka rybeczka. Żwawo odchodzą. Już mamy rybkę. O! Nie jest źle. Ale pewnie parę małych się uwiesiło. Dwa zaledwie. No ale jak mówię, dużego dorsza dzisiaj tutaj nie ujrzy. Coś tam się zawsze połowiło. Muszę sobie pozawiązywać trochę przybieszek w domu. Nagram to i umieszczę jako poradnik, żeby każdy wiedział, bo dużo jest takich osób, którzy w ogóle nie wiedzą. A jak ktoś wie, to po prostu nie będzie oglądał i tyle. A my punktujemy kolejnymi rybkami. Ten akurat zestaw jest kupny, ale robię identycznie, własnoręcznie wykonane. Ale wieje. Te w pilkerka tu biją większe. Czyżby to był błąd ze zmianą przynęty? Taki dorszyk. No ale nie wiadomo, czy bym łapał w ogóle na tą dużą.
Chociaż jeszcze przecież szybko mogę zamieszać. Ale widzę, że zdecydowanie im mniejsza przynęta chyba pasuje. Już mnie zepchnęło w zatokę. Dzisiaj też zostawię u Agnieszki kajak. Jutro nie będę go taszczył. O ile ta pogoda będzie. Siedzi rybka. To raczej jedna sztuka, bo był taki pojedynczy strzał. Długie te przywieszki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć haków. Ale o, kręcą się przy piłkerze bardziej, ale wszystko małe. No nic. No nie mogę tam niestety wypłynąć, gdzie chciałbym. Jest i tu. To jest fajniejsze. Może po prostu nie biorą dziś. Już jest rybka troszeczkę większa. To wszystko w piłkera teraz.
wyciągnąć zestaw, bo nie dam rady tak płynąć. Za duży jest wiatr. Ale stąd już trzeba spierdzielać. O! O, o, o! O, o! O, kurwa, ma! Nieciekawie się zrobiło. Już spierdzielam do zatoki. Dobrze, że miałem kawałek tylko pod wiatr. Spływam już, bo za duża jest fala. Już aż się białe grzywy robią. Dobrze, że zdążyłem uciec. Tu w zatoce co się dzieje, a co mówić tam? Kurde, bo mnie rozpierdzieli o te skały. Fajnie sobie tu ludzie mieszkają. Ryby pod nosem. No ja też nie mam daleko. 10 minut pieszo. No i spłynąłem właśnie. Szybko, żeby nie przedłużać, bo już ciemno. Zmachałem się, jak nie wiem, pod ten wiatr. Trochę połowiłem. No i w sumie tyle. Siemanko, do kolejnego odcinka.